A wy młodzi, jak się poznaliście? No. No, Olaf realizuje eksperymentalne filmy, a ja robiłam im akurat katalog do tej wystawy. Ojej. Filmowiec. Nela to nie najlepsze towarzystwo. Ale o co ci chodzi znowu? No jak to o co? A ci nasi filmowcy? Rubin, Kotowicz, ten Smoleński. Co mają pierniki do Olafa? No. Ale Olaf nie jest typowym filmowcem. Właśnie, Olaf jest w porządku gość przecież. A jakie filmy robisz? Ale Almodóvar? Nie, on kręci zupełnie coś innego. Daj mu powiedzieć. O, no dziękuję. No ja właśnie... Estoy realizando películas para los japoneses. Co się stało? Filmy dla Japończyków, ale fabularne? Nie, 12 godzin. Babcia! Seriale? Nie, no Simon. Mówi Szymon. No, no me atrevo a decirlo. No. Wie pan, no. W Japonii mają takie wysokie domy, takie conventanas de altas casas, wysokie domy, takie deserto, el cemento. Cementowa pustynia. Aha. I oni wymyślili, że zamiast las ventanas... Zamiast okien. Zamiast okien. Będą mieli ten, no. Ekrany, anonim film, że na przykład pustynia, albo morze, albo chóry. Góry. Olaf wychodzi z kamerą nad morze i kręci przez 12 godzin i oni potem mają wrażenie, jakby to morze było za oknem. A jak przyleci jakaś mewa nagle, to dla nich czatent odlot jak trzęsienie ziemi albo wybuch bomby. No. Mają nawet festiwal takich filmów. No i Olaf co roku zgarnia wszystkie nagrody. W tym roku kręcił żubry w Białowieży i złapał moment. Jak żubr wali kupę. Pierwsza nagroda murowana. Japończyk nigdy nie widział zupa żubra. Kupa żubra. No wszyscy chcieli mieć to w okno. No to ty zrobisz jeszcze karierę, Olo. Szczególnie u nas, w kraju kup.